trakcie ostatniej wizyty w pasiekach Doliny Bobru pytaliśmy, czy wysoka inflacja wpłynie w tym roku na cenę miodów. Ceny miodu jeszcze nie wzrosły, natomiast jeśli chodzi o czynniki produkcji pszczelarskiej, one bardzo wzrosły. Co to jest? To jest cena paliwa, cena cukru, cena energii, cena drewna, cena stali. To są takie elementy, które są związane z ceną miodu, bo właśnie te elementy są używane w produkcji. W związku z tym, że te wszystkie produkty wzrosły, ich ceny, możemy się spodziewać, że cena miodu w tym roku również będzie wyższa. Postanowiliśmy zapytać także o te poszczególne czynniki i dowiedzieć się między innymi, ile cukru jest potrzebne do przezimowania jednego ula. W pszczelarstwie cukier używany jest do zakarmienia rodziny na zimę. Zakarmienie takiej rodziny to jest około 12 kg cukru. Przy obecnej cenie cukru to zakarmienie pszczół będzie dwukrotnie droższe niż w roku ubiegłym. Czyli możemy się spodziewać, że w przyszłym roku jeszcze wzrosną ceny? To już chyba jest pytanie do pana Glapińskiego. On tak dość dobrze potrafi wytłumaczyć tutaj te związki przyczynowo-skutkowe i myślę, że to on by był właściwą osobą, która mogłaby się wypowiedzieć na temat wzrostu cen miodu w tym roku. Jednokrotnie pszczelarz musi inwestować w odbudowę zniszczonych uli. Do tego potrzebne jest chociażby drewno. Taki ul zbudowany jest z drewna. Cena drewna wzrosła, cena energii, żeby to drewno przetworzyć do deski i później do ula również wzrosła, cena robocizny wzrosła. Wzrosła cena stali, tak jak widać tutaj są przyczepy wykonane ze stali, jest wiele elementów stalowych, są powiedzmy wkręty, jakieś siatki aluminiowe w ulach i to wszystko podrożało. Cena takiego ula z 200 zł wzrosła do 500 zł, to jest więcej niż drugie tyle. Wielu pszczelarzy swoje ule ma rozstawione w różnych, nieraz oddalonych od siebie miejscach, nierzadko trudno dostępnych. Na tydzień potrzeba około 2 baków paliwa, żeby te pszczoły doglądać, bo do nich trzeba pojechać praktycznie codziennie. Może nie codziennie, ale często są to wyjazdy krótsze, dłuższe. Natomiast dużo jest takiej jazdy po terenie, gdzie ten samochód spożywa tego paliwa więcej. No i tutaj trzeba w tygodniu 1,5 do 2 baków paliwa po 80 litrów. Zatem ile zapłacimy za słoik miodu? Biorąc pod uwagę to, że wzrosła cena paliwa, wzrosła cena robocizny, no niestety ten miód będzie musiał podrożeć. Do jakiego stopnia? Prawdopodobnie słoik miodu na jesieni będzie kształtowała się jego cena między 55 a 60 zł. Natomiast to wszystko zweryfikuje też rynek, bo może się okazać, że miód w tej cenie nie znajdzie nabywców i wtedy wiadomo, ta cena będzie rosnąć tylko do pewnego stopnia. To może spowodować zmniejszenie liczby pasiek, a to z kolei wpłynie na jeszcze większy wzrost cen żywności.